Jesteśmy w Łodzi, ulica Piotrkowska, jeden z bloków tak zwanego łódzkiego Manhattanu. I mamy tutaj windy, zręb zasuwane. Co? Aha. A te strzałki kierunkowe to już są chyba nieoryginalne. Oryginalne. No chyba, że tak. A zobaczcie, że może się nie będzie wejść. Tak, to dobra. No i tutaj, nie? Tu masz jeszcze bliżej piętra i masz maszynę mnie. Na samego budynku. No i tak, z drogą. Chuj, zamknięte. No, na drobie to te... Dobra, bo ciężkie. A jeszcze druga wygrywała. No. A jest mniejsze, ten druga wygrywała. Tak wygląda szybki, jeden szóstki z lewo, to jest ciekawe. Te jedzie, widzisz? Dzwonek masz pod tym. Ciekawe. Czekaj, ja zobaczę, co chcę zobaczyć. Już tu jestem. Ale jest malutki. Się postawiała. Ale to nic, czekaj, coś zobaczę sobie. O, kurwa, na szybie jest wyższe. I to zajebiście wysoki na szybie jest. Przy 1,6. O, ładnie świecisz, poczekaj. O, fuj, wysokie. O, tu jest wysoko, tak, tutaj to się nie pierdolą. Dobra, pojedziemy sobie na chwilę jeszcze, co ci pokażę. Poczekaj, jest na 19. Trzecie, drugie, pierwsze, parce, 15. Kurwa. No trzy piętra tylko. I już jesteś na miejscu. I trapa do równy. Widzisz? Widzisz tutaj piętra? No. Typowe jak u nich. Dobra. Tylko jeszcze to zobaczymy. No, jeszcze czujniki są. To latarka by się przydało, bo tak to chuj widzę. No dobrze. Teraz metrówką jedziemy. Jest tak ustawione, że jak jedziesz tylko jedno piętro, to metrówka. 15. Chcieliśmy jeszcze 14. Zobaczysz. Teraz będziemy jechali metrówką, a po 14 poleci 1,6. Wow. To była metrówka. Mhm. No, a teraz pojedziemy 1,6. One są śmieszne. No. Nie ma zjazdu do piwnicy? Nie, właśnie piwnicę zblokowali już dawno. O. No to we wszystkich tutaj, to... A ciekawe, czekaj, co zobaczysz. Jest piwnica w ogóle jak konstrukcyjnie? No, że tylko drzwi nie ma, wiesz? Teren jeszcze jest w piwnicy, tam widzę, ale chyba już nawet drzwi nie ma, bo... Nie ma już. Osiedź jak możesz. Mhm. A no, bo tu jest czujnik. Czekaj, no. Osiedź, no. Jak możesz tam trochę? Widzisz, nie ma drzwi już. W ogóle tam jest taka... Wejście jest ręcznie. Mhm. O, jest teraz. A ty? Co to jest?
całą, nie jedną. Używałem fotokomórka na żarówkę. Tu jest, zobacz, jak fajna konstrukcja. Żarówka oryginalnie, świeci się tutaj. Tu jest otwór, który przesuwa światło, a tu jest fotokomórka. No. Z założenia to ma tak działać, tak? Fajnie by było dostać się do tego najwyższego, bo tam jest 24 piętra. No. A poczekaj jeszcze. Naciskasz. Bo ja tu na trzecim. Szkoda, że te drzwi są z tą blaszką. Tutaj. No. Bo przez tą blaszkę nie widać. Przez tą blaszkę nie widać, jak jedziemy, tak? Bo tak to byśmy widzieli, jak tam się przesuwa wszystko. Natomiast. Omudowane. Tu jest fotokomórka. Na którą pada światło, widzę ją. I to jest cały czujnik. No, który coś. Ale to jest normalne w tych windach. Na to się musisz liczyć, że kurde, tutaj to jest, wiesz. Wiesz co? Pojedźmy na 18. Zobaczymy, jak miało piętro przedostatnie. Mhm. Ale niech sjedzie na 19. 15 osób lub 1200 kilo. I to jest konkretnie. Leonard, typowy Leonard. Tam widać drzwiczki już też, też faktycznie. To jest normalne. Balkonik. To jest z kratą, kratką. Chuj wie czym. Tam opuszczamy. Schodzić. Aha, dobra, typowy syp jak każdy inny. Tak. Dobra. No to tam chuj, nie chodzi. Tu już fotokomórkę zmienili na. Widzisz? Tu działa. No. Widzisz? Tutaj działa. Widzisz? Tu działa. No to jest po prostu. Nie widać, bo te zasłaniają. Fajnie by było kamerę umieścić na dachu windy, ale chyba nie sięgnie się tam z mechanizm drzwi. Nie sięgniesz chyba na dach kamery, jak położyć aparat. Żeby nagrywała na górę, jak się jedzie. No nie. Zaraz zobaczymy. Dzwonek Filipa MP3. Tak, ani było GG. Czekaj, jak tu jest sytuacja z dojściem. Czy jakbym umieścił, bo tu masz dłuższą rękę. Nie. Ktoś się kiedyś pytał na temat czy zręb, czy zód, nie? Zobacz, co masz? Zręb, zód. Masz dwa loga. Teraz jest jasne. No. Odpowiedź mi Grem i Zut, bo to jest ta sama firma. Tylko oni jakby się później zjednoczyli z Grema.